jest zagadnienie niezmiernie istotne. Proszę Państwa, na tym slajdzie mamy pokazane, w zależności od kwasowości, od pH gleby, jak pobierane są te trzy podstawowe składniki pokarmowe, jakim jest azot, potas i fosfor. I zobaczcie, jeżeli macie kwaśną glebę, czyli pH w granicach 4,5, to azot, potas i fosfor są pobierane, zobaczcie, na zaledwie 20-30%. Tylko z tego, co podacie, prawda? Taka jest możliwość. I co z tego, że dacie super nawóz, a i tak z tego będzie pobrane tylko 20-30%. Do tego dojdzie na przykład fakt, że macie piachy, przyjdą deszcze, przepłucze Wam, roślina zdąży pobrać albo nie zdąży. Jeżeli nie macie próbnicy, czyli tej części, która Wam zatrzyma te składniki pokarmowe w glebie, to co z tego, że kupiliście super nawóz i potem powiecie, co ta jara ma za nawozy? Zastosowałem, kupiłem, zapłaciłem, ale kurna, efekt to nie ma, nie rośnie. Nie mówię. Zobaczcie, i potem, czym mamy to lepsze pH, tym jest większa szansa na to, że samą regulacją pH, czyli wapnowanie gleby, ustawienie odpowiedniego odczynu gleby, już jest pierwszym tym momentem, kiedy możemy sobie pozwolić na jakieś zaoszczędzenie. Wiem, że mam odpowiedni odczyt pH, nie muszę walić tych nawozów tam 300 czy 400 kg na hektar NPK-ów, tylko sobie daję połowę tej dawki, bo ja wiem, że przed moim pH to już to będzie skuteczne i nie muszę walić takiej dawki, jak tam w środku lotka, bo ja wiem, co mam w glebie. Właśnie mamy analizę gleby zrobioną i tam jest konkretnie napisane, że tego masz tyle, przy takim pH musisz podać dokładnie tyle i tyle. I to jest, już mówię, to jest naprawdę duża oszczędność. Przy tych kosztach nawozów to jest duża oszczędność.